W najbliższych tygodniach mają rozpocząć się szczepienia przeciwko COVID-19. Czy mieszkańcy Pszczyny planują się zaszczepić? Zdania są podzielone. Jedni bez najmniejszych wątpliwości poddadzą się szczepieniu, inni są sceptyczni. Pytamy dzisiaj, czy mieszkańcy będą się szczepić przeciwko COVID-19. Ja się będę szczepić. A mogłaby Pani jakieś uzasadnienie podać, dlaczego warto Pani zdaniem się zaszczepić? Albo dlaczego Pani to robi? Żeby być zdrowym, po prostu żeby być zdrowym i nie roznosić tej choroby. Na razie na pewno nie. Na razie na pewno nie. A bliscy są podobnego zdania u Pani? Raczej tak. Różne są te. No właśnie, ludzie się boją. Mówią, no boją się. Różnie. A co Pani słyszała? Różnie. Nie. A co Pani sama sądzi? Zaszczepi się Pani? Pomyślę. Będzie się Pani szczepiła, jak będzie możliwość? Na razie nie. Dlaczego? Mogę spytać? Póki nie będzie tak na 100% pewne, że nie będzie żadnych komplikacji ani nic, to ewentualnie wtedy, ale na razie nie. Aha. A bardzo obawia się Pani tych komplikacji? Obawiam się. Czy może mniej o siebie, ale na przykład o moją babcię. To tak. Trudno powiedzieć. A co budzi Pani wątpliwości? Szczerze, nie wiem. Może ogólna jakaś taka opinia panująca. Wie Pani, że ludzie się boją, tak? I to jakieś ziarenko niepewności w Pani zasiało, tak? Tak, to chyba to. Jednak nie wszyscy są jakoś pozytywnie nastawieni do tego. I no, potrzeba czasu jeszcze na to, żeby to przemyśleć i zastanowić się dobrze, czy faktycznie ma to sens. Zaszczepi się Pani, jak będzie taka możliwość? Tak, na pewno tak. Czyli jest to dla Pani jasna sprawa, tak? Że trzeba się zaszczepić? Przechorowałam to i myślę, że jak najbardziej to warte jest uwagi i no tych przeciwników chyba bym jednak namawiała do tego, żeby się zastanowili, bo mimo tego, że nie jestem najstarszą osobą na świecie, nie przeszłam tego jakoś cudownie, tak lekko, więc naprawdę myślę, że dla dobra ogółu. Wiadomo, że ludzie jak skądś przywiedzą ten wirus, kogoś zarażą, a tu jak są mieszkańcy tacy, co przebywają sami, no powiedzmy tak, ja z rodziną, to jest mało prawdopodobne, żeby się coś takiego zdarzyło. Przepraszam Państwa bardzo, mam takie pytanie. Czy Państwo zaszczepicie się przeciwko COVID-19? Wie Pani, no myślę chyba, że tak, no. No. Bo wiele osób ma wątpliwości. Pytam dlatego, że to dosyć kontrowersyjna sprawa. Jakby to miało pomóc, to byśmy się zaszczepili, nie? Pewnie. Zaszczepi się Pani, jak będzie taka możliwość? Oczywiście. A dlaczego to dla Pani takie oczywiste? Bo wie Pani, że zdania są podzielone. Siebie i innych. Czyli to jest ważne, tak, żebyśmy się wszyscy... Uważam, że tak, ale z tego co wiem, to społeczeństwo uważa w większości inaczej. A jak myśli Pani, dlaczego ludzie boją się tych szczepionek? Nie są doinformowani, nie wiem. Chyba tak, może na pewno. Zaszczepimy się, oczywiście. Dla Państwa... Jak przyjdzie kolej. No. I dla Państwa jest to taka jasna sprawa, tak, że trzeba się... Nie mam problemu z tym. Oczywiście. No. A znają Państwo osoby, które mają wątpliwości i nie chcą się zaszczepić? To znaczy słyszałam, że gdzieś tam wśród sąsiadów co niektórzy twierdzą, że nie, bo coś tam. Jest to dla Pana taka jasna sprawa, czy ma Pan jakieś wątpliwości? Raczej nie, raczej się będę zaszczepiał. A dlaczego Pana zdaniem to jest takie istotne, żeby się zaszczepić? Najlepiej, żeby się wszyscy zaszczepili, wtedy by nie było tego problemu. Za dużo ludzi zmarło chyba w tym kraju już, za dużo jakichś takich negatywnych rzeczy się wokół tego dzieje, więc po prostu dla dobra ogółu to po prostu zróbmy i tyle. Pan doktor przeszedł COVID-19. Może Pan zdradzić przebieg choroby, jak to wyglądało, jak się Pan czuł przede wszystkim w trakcie infekcji? Czy powiem tak, na początek żyję dzięki moim koleżankom i kolegom, pielęgniarkom, ratownikom, lekarzom, moim współpracownikom, bo niezwykle szybko zareagowali, kiedy w połowie grudnia nagle zachorowałem na COVID-19 i przez cały tydzień hospitalizacji dostałem najlepszą możliwą pomoc i to jest niezwykłe, że można w tym szpitalu być uratowanym przez naprawdę takich fachowców. Powiem krótko, nie chcecie Państwo być chorzy na COVID. Nie będę tutaj epatował, jak się przeżywa duszność, jak się przeżywa ból, jak się przeżywa lęk, jak się nie pamięta całych fragmentów dni i nocy. To nie jest zwykła choroba, to nie jest zwykły katar ani przeziębienie. Nie ma takich
powikłań poszczepiennych, które jakkolwiek by mnie odwiodły od szczepienia w ogóle, a szczególnie po przechorowaniu COVID-u. 3 tygodnie wycięte z życiorysu, dzisiaj powolny powrót do pracy. Należy się szczepić. Należy unikać zachorowania, należy się szczepić. Naprawdę zaczerwienienie wokół miejsca w kłucie, które jest najczęstszym i właściwie niemalże jedynym powikłaniem, które nam grozi, plus osłabienie, jest niczym w porównaniu z przejściem przez pełnoobjawowy COVID. Wiele osób mówi, że boi się zaszczepić na COVID-19, dlatego że, jak twierdzą, martwią się o bezpieczeństwo po latach. Nie wiadomo, co może się stać w związku ze szczepieniem za kilka lat, ponieważ no, jeszcze tego nie wiemy. Co by pan powiedział właśnie osobom, które mają tego typu wątpliwości? Powiem, jakby odchodząc od takich klasycznych sposobów przekonywania ludzi do tego, że szczepionki są bezpieczne, wypowiem się jako ktoś, kto od ćwierćwiecza zajmuje się na uczelni, na Śląskim Uniwersytecie Medycznym, w Polskiej Akademii Nauk i w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, kto zajmuje się metodologią badań naukowych, historią, filozofią medycyny, a nade wszystko percepcją społeczną rozwoju myśli lekarskiej. Różne sposoby diagnostyki, różne sposoby terapii w ciągu ostatnich kilku wieków miewały różny oddźwięk społeczny. Od działań związanych z na przykład 15- czy 16-wiecznym lockdownem za czasów czarnej ospy, przez działania związane z pierwszymi szczepionkami, po działania związane z zasłanianiem ust w czasie grypy sprzed 100 laty. Wszystkie te działania od lockdownów przez maseczki do szczepień wywoływały lęk, strach wśród ludzi, wywoływały zwątpienie w ich skuteczność. I powiem Państwu, jeśli się patrzy na to przez pryzmat kogoś, kto zajmuje się zawodowo percepcją odkryć medycznych, to za każdym razem okazywało się po latach, kiedy stać nas na retrospektywne oglądanie sytuacji, za każdym razem po latach się okazywało, że rację mieli ci, którzy mówili o ograniczeniu kontaktów, że rację mieli ci, którzy mówili o odkażaniu rąk, o zasłanianiu ust, i wreszcie rację mieli ci, którzy wprowadzali nowoczesne szczepienia. Zawsze wywoływało to, za każdym razem, i w wiekach wczesnych, i w wiekach takich jak XIX czy XX wiek, zawsze wywoływało to sprzeciw. I jak dzisiaj na to spoglądamy oczyma historyków medycyny, czy metodologów badań w medycynie, dzisiaj wiemy, że za każdym razem możemy powiedzieć, rację mieli ludzie postępu, ludzie doświadczenia, ludzie myśli lekarskiej. Oczywiście nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jakie będą dalsze skutki stosowania szczepionki, takie po roku, 5, 12 latach, bo w końcu szczepionki przeciwko COVID stosujemy od kilku dni czy kilkunastu dni, ale racjonalne myślenie w medycynie opartej na faktach, która bierze pod uwagę zarówno przebadane w danym przypadku rzeczy, jak i potrafi prowadzić ekstrapolowanie na inne obszary, z których można wnioskować co do tych spraw związanych z tą akurat konkretną szczepionką, to całe racjonalne podejście do medycyny pozwala nam mówić, że są to na pewno nieporównywalnie bardziej bezpieczne, nawet jeśli by miały wystąpić powikłania sprawy, niż samo przechorowanie COVID-u. Tak po lekarsku chciałbym jeszcze wspomnieć o tym, że źródłem
wiedzy dotyczącej szczepień, dotyczącej chorób zakaźnych nie powinni być dla nas ludzie, którzy nie mają o tym zielonego pojęcia. Źródłem wiedzy dla mnie, a nie jestem lekarzem zajmującym się immunologią, ale w związku z tym źródłem wiedzy dla mnie są lekarze zakaźnicy, są lekarze epidemiolodzy, lekarze i naukowcy zajmujący się immunologią, wreszcie specjaliści zdrowia publicznego. To są osoby, które traktuję jak autorytety, z całym szacunkiem dla bardzo wielu różnych sympatycznych ludzi, którzy w zupełnie niewytłumaczalny dla mnie sposób wypowiadają się o rzeczach, o których pojęcia mieć nie mogą.